Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem w moje łapy trafiło nowe Renault Talisman. Jeśli jesteście ciekawi, czy są jeszcze fajne samochody w tej niestety ginącej klasie, czyli klasie średniej, zapraszam na test. Zacznę dzisiaj od takiej trochę kuchni testowania samochodów, jak to wygląda u mnie na co dzień. Otóż odbierając samochód z parku prasowego, jeśli nie sprawdzę sobie wcześniej na stronie na przykład parku, co to jest za samochód, którym będę jeździł, albo nie dostanę na przykład na maila tej specyfikacji, to ja odbierając samochód nigdy nie biorę dowodu rejestracyjnego ze sobą. Z prostej przyczyny, no wychodząc z takiego założenia, że nie mam, to nie zgubię. Ale z czym to się wiąże? Otóż wiąże się to z tym, że przyjeżdżając do parku dostaję kluczyki, czy coraz częściej w sumie kartę do samochodu, wsiadam, no i wiem o nim tyle, że na przykład jest to Renault Talisman, kombi, ma granatowy kolor, wsiadłem, więc widzę, że jest automat, no i to jest w sumie tyle. Czyli na przykład nie wiem, jaki to ma silnik pod maską. Tak było właśnie z Talismanem. I po co o tym mówię? Otóż zacznę od silnika. Odebrałem ten samochód i tym razem nie wiedziałem, co ja w sumie dostałem. Wiedziałem, że mamy wersję 220-konną, troszkę nawet więcej, no i też wersje słabsze. I powiem szczerze, że byłem przekonany, bo często w parkach prasowych jest tak, że jednak te samochody są w najwyższych wersjach wyposażeniowych albo w prawie najwyższych. No to jest logiczne, no musi być wyposażenie, żeby je potestować, sprawdzić jak działa. Często też mają te fajniejsze silniki. Także założyłem, że pewnie jest to 220 koni. Nie czytałem wcześniej katalogu, bo ja często lubię tak zrobić, że jak odbieram samochód, to żeby mieć takie tabula rasa. Jeśli go nie znam, nie chcę wiedzieć, chcę takie pierwsze odczucia mieć po prostu z samego samochodu, więc na przykład nie wiem, że w tej wersji tego nie ma, albo jak coś jest, to jest ta wersja. Wsiadłem z takim czystym kątem, że tak powiem. No i pierwsze, co stwierdziłem, to że nie ma tu jakiegoś szału na te 220 koni, ale w sumie nie ma też tragedii. Co więcej, pojechałem sobie w trasę i ten samochód do tych prędkości 100-120 spokojnie dawał radę. Zagwozdkę zacząłem mieć dopiero gdzieś tam przy tych prędkościach rzędu 140 na godzinę, czy nawet powiedzmy 100, ale jakieś szybsze wyprzedzanie. Bo tu mi się nie zgrywało, że to jest ta moc. I faktycznie sprawdziłem potem, dostałem specyfikację. Jest to wersja 160-konna, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. W sumie te 160 to też tam do końca nie wiadomo, bo w specyfikacji mam, którą dostałem, 158 koni. W katalogu jest 159, a nazywa się 160, ale to pomijmy, przyjmijmy, że to jest 160 koni. Ale ważne jest chyba co innego. Wiecie, jaka tu jest pojemność silnika? Spójrzcie na rozmiar tego samochodu. 1,3. Ta. No ale nie do końca ta, bo okazuje się, że to naprawdę daje radę. Ja byłem pierwszą osobą zawsze, która wyśmiewała te wszystkie kosiarki. Mówiłem zawsze 7 turbin. Nie wiadomo, co tam jeszcze będzie w środku. Bez sensu. Nie będę się wypowiadał na temat tego, jak to będzie trwałe, bo nie mam zielonego pojęcia. Tak samo spotkacie się pewnie w jakichś testach, czy będziecie je czytać, oglądać, słuchać, rozmawiać z kimś, że Talisman to jest awaryjny samochód. Nie mam zielonego pojęcia, czy tak jest. Nie miałem tego samochodu nigdy. Nie znam nikogo, kto go ma. Nie wiem, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Sorry, także tutaj ode mnie nic nie wyciągniecie, bo nie mam tej wiedzy po prostu, więc może to jest mega nieawaryjny samochód, a może jest bardzo. Każda wersja jest dla mnie możliwa, bo nie jestem w stanie tego zweryfikować na sobie. Także ten aspekt pomijam i przechodzę do samego auta. 1,3 w takim klocu. I tak jak zacząłem mówić, on naprawdę w mieście no problem. Jak nawet ktoś lubi dynamiczną jazdę, przy tych niższych prędkościach spokojnie daje radę. Na szybkiej trasie też, tak jak mówię, braki wychodzą, normalne to jest, wiadomo, tutaj brak pojemności. Jeśli będziecie chcieli coś wyprzedzić na trasie i będziecie już jechali dość szybko, no to jednak tą mniejszą pojemność odczujecie. Ale zacząłem od tego, żebyście mieli taką świadomość, że ja, czyli przeciwnik malutkich silniczków, uważam, że bardzo źle to wygląda na papierze, źle to w ogóle brzmi, a spokojnie da się fajnie jeździć takim samochodem. Także taka pierwsza rzecz. Super sprawą jest też to, że mam normalną skrzynię. 7-biegowy automat, żadne tam bezstopniowe wynalazki. No i tu jest teoretycznie ok. Przy czym powiem od razu największą wadę, jaka była dla mnie w tym samochodzie przez tygodniowe użytkowanie tego auta.
I to chyba trochę powiem pod prąd, bo we wszystkich testach, które czytałem, wszyscy mówili, że skrzynia działa bardzo płynnie w połączeniu z silnikiem, że to jest wszystko tak, jak ma być. Ja powiem trochę inaczej. Skrzynia, jak już ruszycie, jak jedziecie, działa bardzo w porządku. Płynnie przełącza biegi, faktycznie nie gubi się, jest ok. To, co mi najbardziej w tym samochodzie przeszkadzało, to taka mega zwłoka podczas ruszania, ma strasznego laga. Ja nie wiem, czy to jest skrzynia, silnik, połączenie, wszystko jedno. Inaczej, wiem w sumie, co to jest. To się bardzo wiąże z systemem start-stop. To jest system, który ja też nigdy ich nie lubiłem. W coraz nowszych samochodach coraz bardziej się do nich przekonuję, bo są coraz lepsze po prostu. Są ciche, szybkie i po prostu coraz mniej przeszkadzają. Tak generalnie mówiąc, bo to wiadomo, bywa różnie. Ale w tym samochodzie ten start-stop jest słaby. Wyłączałem go później za każdym razem. I on nie to, że jest głośny, że bardzo słychać silnik, wszystko się trzęsie, jak się uruchomi. Nie o to chodzi. On jest strasznie wolny. Jak dojdzie do tego ta spowolniona reakcja na gaz skrzyni biegów, to ruszanie jest słabe. Stoicie, naciskacie gaz i naprawdę za długi jest ten moment, kiedy zaczniecie jechać, wszyscy już jadą, a wy jeszcze nie. I to jest to. Tylko że, co mam do powiedzenia? To jest największa wada tego samochodu, jaka mi wyszła. Zobaczcie, już dawno trzymam gaz i dopiero ruszyłem. Ciężko to pokazać, bo nie wiecie, kiedy ja go nacisnąłem, ale no, o to mi chodzi. A wracając, to jest największa wada w tym samochodzie dla mnie. Co oznacza, że to nie jest w sumie nic strasznego. To nawet można powiedzieć, że to jest coś, do czego się spokojnie idzie przyzwyczaić. Wiecie, jak jeszcze wady znalazłem? Za głośny kierunkowskaz. To śmiesznie to brzmi, ale nie wiem dlaczego wszystkie osoby, które jechały ze mną tym samochodem, ja zawsze biorę inne osoby, żeby ze mną pojeździły z tyłu, z przodu, żeby zobaczyły co i jak. Każdy mówił, matko, jaki tu jest głośny kierunkowskaz. Można sterować głośnością tego, ale można zrobić głośniej. I tyle, także trochę nie o to chodzi. O, zobaczcie, nie pojechałem, wszyscy odjechali, a ja miałem wciśnięty gaz, tak jak inni ruszali. No i mówię o tym ostatni raz, bo to będzie nudne, ale no to jest. Także lag, kierunkowskaz i tyle. Nie obraziłbym się, jakby był trochę lepiej wyciszony przy większej prędkości. Nie wypowiadam się o bezawaryjności, bo tak jak powiedziałem, nie mam o tym pojęcia. Audio, czy w zasadzie system multimedialny. Narzekałem na to w Kolosie, bo tam była tragedia. W Capturze był fajny, w Kolosie był beznadziejny, tu jest znowu super. Dużo szybszy, czytelniejszy, ładniejszy, także bardzo dobrze, że coś takiego jest. Drobną wadą jest to, że teoretycznie zrobiono pokrętło do sterowania, taki iDrive od Renault. Tylko zobaczcie, na przykład, nie wiem, włączę sobie masaż fotela. Wszystko ustawiam, ustawienia, pyk, 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 fotele, nie ma problemu. Idziemy na masaż kierowcy i dupa. Nic więcej nie zrobię. I tak muszę to nacisnąć ręką, więc trochę bez sensu, bo po co to, skoro i tak muszę tu nacisnąć. Ale to oczywiście znowu pierdoła. Też taka kolejna pierdoła. Włączanie ogrzewania kierownicy. Wiecie, gdzie jest? Na wysokości mojego kolana. Tu pod kierownicą, nie wiem, też nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ale to są, znowu, to jest naprawdę pierdoła. Także pobawiłem się w wady, no i nie ma tragedii. No to idziemy dalej. Fotele. Mega wygodne. Masaż, wentylacja, ogrzewanie. Dwustopniowe, co ciekawe, przeważnie jest 3, ale jest, działa bardzo fajnie. Wolno się nagrzewają. Teraz ile mamy? Minus 1 stopień, włączyłem nagrzewanie, dosyć długo to trwało, wcale nie jest bardzo zimno, ale działa normalnie, zaraz się nagrzeje, jest ok, to samo wentylacja. Fotele spoko. Wykonanie tutaj, bardzo dobrze, mięciutko, naprawdę na nic bym nie narzekał. Tutaj też, co ciekawe, bo tu często wychodzą te oszczędności, także tu też jest bardzo w porządku. Kierownica ok. Oczywiście, jak to we Francuzach, tutaj mamy sterowanie radiem, także pamiętajcie, jak nie znacie, ale tu żadnych wad nie znajdziemy, jest bardzo w porządku. I w ogóle podoba mi się wnętrze. W ogóle wygląd tego samochodu, może powiedzmy słowo. Nie wiem jak Wy, bo to jest oczywiście bardzo względne, bardzo indywidualne, ale ja uważam, że to jest mega ładny samochód. Nie jest to jakoś dziwne przy francuskich samochodach, ale jest to na pewno duża zaleta tego auta. Mnie się przynajmniej bardzo podoba. Bardzo ładne są kierunki, to przechodzenie, super sprawa. Wielkościowo, znowu, ogromna fura. Bagażnik 572 litry bodajże, także kawał przestrzeni. Mam koło, a nie zestaw naprawczy, co ciekawe i też szacun za to. Ale mówię, w bagażniku naprawdę nie powinno nikomu niczego brakować, bo przestrzeń jest bardzo duża. Z tyłu miejsca, tak samo
zdziwiłbym się bardzo, gdyby komuś brakowało, czyli naprawdę kawał samochodu. Fajnym bajerem jest to, że samochód pokazuje nie w jakiej odległości jestem od samochodu z przodu, tylko sekundowo. Zobaczcie, podjadę sobie troszkę bliżej, pokazuje mi teraz 0,8, czyli świeci się na czerwono, żebym odjechał, bo jestem po prostu za blisko, dopasowuję do prędkości. Sekunda, już jest na pomarańczowo. Samochód z przodu odjeżdża, 1,7, jestem na zielono, czyli mam bezpieczną odległość od samochodu z przodu, zdążę zareagować. Bardzo fajny patent. Zobaczcie sobie, jak to działa, jak to pokazuje. Zegary znowu cyfrowe, ale bardzo ładne, bardzo czytelne. Chociaż jak wsiadłem na początku, to tak wow, nie wiem co gdzie jest, ale moment się do tego przyzwyczaiłem i są czytelne. Zmieniają się podczas zmiany trybów, czyli mamy na przykład sport. Wtedy zwróćcie uwagę, tu zrobiło się na czerwono, zmieniają się też zegary. Dochodzi dźwięk silnika, ten dogrywany. Śmiałem się z tego zawsze, ale to wcale nie jest takie złe. Mam świadomość, że to nie jest głos silnika i otworzę się, bo nic nie słychać, ale nie wiem, spróbuję, pewnie nic nie usłyszycie, ale spróbujmy. Moim zdaniem to jest spoko. Sprawia takie wrażenie, że jedziecie czymś szybszym, lepszym, fajniejszym. Trzeba mieć świadomość, że to jest ściema, ale tak odczuciowo całkiem ok. Mi się to nawet zaczęło podobać. Także nie będę tego krytykował, a wręcz będę chwalił. Komfort. Znowu zmieniają się oczywiście zegary. Wracamy do niebieskiego podświetlenia. Swoją ścieżką w nocy genialnie to wygląda. Mistrzostwo świata. Wnętrze jest naprawdę super. No i eko. I to jest tryb, na którym jak się rozpędzicie, jedziecie jedną prędkością, jest mega super. Tylko spróbujcie na tym wyprzedzić, albo może inaczej, nie próbujcie na tym wyprzedzać, bo robi się już naprawdę tutaj lipa, także tryb eko służy, jak sama nazwa wskazuje, do jazdy ekonomicznej, na pewno nie do wyprzedzania. A jak jesteśmy przy ekonomii? Spalanie. No i tutaj jest ciekawy temat, bo... Tylko zmienimy. 1.3, 160 koni. No i jak się jedzie te 120, to jest znośnie, bo... Spalicie tam powiedzmy 7,5 litra, coś takiego. Ale przy większych prędkościach to spalanie naprawdę rośnie, to już 9. To nie jest mało, także tu jest pewna dla mnie tutaj taka zagwozdka, no bo to jest samochód na trasy, z założenia. Ta klasa jest na trasy. No tylko jak będziecie walić codziennie trasę i jechać 160 na godzinę, no to ten silnik będzie dużo palił, będzie za dużo palił. Więc tu pytanie, do kogo jest do końca skierowany ten samochód? Do kogo jest ta wersja? Bo w mieście, co ciekawe, ja potrafię spalać tym samochodem 7. Spoko wynik, nie? Warszawa. Także trochę odwrotnie, no jak hybryda. W mieście mniej, w trasie więcej. Tak mi wychodziło. Jeszcze z takich detali wizualnych, takich dotyczących komfortu. Jak mi się podoba to, że Renault robi ten komfortowy dostęp na zasadzie, że ja odebrałem samochód, schowałem gdzieś kartę, nie wiem w sumie nawet gdzie. Do tej pory jej nie widziałem. Podchodząc do samochodu, samochód sam się otwiera. Nie trzeba nawet łapać za klamkę, naciskać żadnego guzika. On się po prostu sam, jak podejdziecie blisko, zapalają się światełka, podświetlają w nocy, super to wygląda, podświetlają klamki, więc wiecie, już wszystko fajnie widać. I samochód, jak już zbliżycie się bardzo blisko, się po prostu otwiera. Mega wygodna rzecz i to samo wychodząc, na przykład zabieracie jakieś pudło, idziecie sobie już, nie musicie znowu dotykać klamki, dotykać niczego, on się sam zamknie. Wiele samochodów to ma, tylko różnica jest taka, że tu to ani razu nie zawiesiło się, nie wiem, nie zadziałało. Mega zarąbiście to działa. Także bez wchodzenia w szczegóły, jak łatwo to można ukraść, bo to tak samo łatwo jak każdy samochód z bezkluczykowym dostępem. Ale takie działanie na co dzień, mistrzostwo świata. Ja bym to kopiował do każdego samochodu. Super wygodna rzecz. Nie mam tu head-upa, bo jest w Initiale Paris, także trochę szkoda, bo chciałem zobaczyć, jak on wygląda. Mam natomiast dodany asystent pasa ruchu i o tym w sumie zapomniałem, bo on działa, wyłapie pasy, nie będzie pozwalał zjechać, ale słabo utrzymuje w środku pasa, także trochę lata lewo-prawo, tak
niestety większość samochodów, przynajmniej te, z którymi ja mam do czynienia, tak ma. Rzadko zdarzają się takie, które, tak jak CRV-ka miała, na przykład, którą jeździłem, gdzie genialnie to działało. No to tutaj nie do końca mi się to podobało. No to przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli how much. Ceny startują z poziomu 113 tysięcy, powiedzmy. Ale wiadomo, że podstawy raczej nikt nie kupuje. Mówię oczywiście o cenie katalogowej. Za ile kupicie taki samochód, to już wasza umiejętność negocjacji. Wersja, którą ja jadę, czyli nadal 1.3 160 koni, wersja Intense, na specyfikacji, którą dostałem, widnieje 155 tysięcy. Zobaczcie sobie, co tutaj jest dodane. No jest już to kwota niebagatelna, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że dzisiaj 150 tysięcy kosztuje bardzo dobrze wyposażony kompakt. To jest jednak klasa średnia. Jak zwykle nie będę się odnosił do tego, czy to jest dużo, czy mało, bo jakbym się miał odnosić, to za każdym razem powiem, że to jest zdecydowanie za dużo, tak jak w przypadku każdego nowego samochodu. Tym bardziej, że jeśli wskoczycie na mocniejszy silnik i na przykład Initial Paris, no to jest już 170 parę tysięcy, a nawet bardziej 180. Czy warto tyle zapłacić za ten samochód? Jeśli tę cenę odniesiemy do innych modeli, zauważycie, że tak naprawdę tej klasy samochody po prostu tyle kosztują i zapominając o temacie, czy to jest za dużo i że to jest dużo za dużo w przypadku każdego modelu, to odnosząc się już bezpośrednio do Talismana, jest to samochód, którym jeździło mi się mega przyjemnie. To jest najlepsze Renault, jakim jeździłem. Co ciekawe, samochód, który ma, nie ma co ukrywać, przynajmniej jak poczytacie sobie o tym samochodzie, średnią opinię mocno. Testów na przykład na YouTubie polskich z tym silnikiem jest bardzo mało. Ten samochód jest jakiś taki trochę zapomniany. Takie ja mam odczucie, przynajmniej obcując teraz z nim. Na ulicy ich widzę mało. Nie ma tego auta w jakiejś takiej przestrzeni. I powiem wam, że po tygodniowej jeździe tym samochodem, odrzucając wszelkie uprzedzenia, jakie macie, to wiem, że pociśniecie mnie tu zaraz. Spoko, sam bym to zrobił jakiś czas temu, bo byłem kiedyś osobą, która miała mega dużo uprzedzeń motoryzacyjnych. Nie wiem, może tego nie powinienem mówić, ale tak było. Było wiele marek, które nawet jak miały dobry samochód, to ja po nim cisnąłem. Tak jak wiele ludzi w komentarzach to widać. Ja się też tego często śmieję, przy czym ja to rozumiem, bo sam taki byłem. Jak zacząłem jeździć tymi samochodami, które krytykowałem, to zmienia się punkt widzenia i nie dlatego, że nie wiem, ktoś mi płaci za lepszy test, no bo zastanówcie się, mnie, no hello. Więc mówię to, co czuję, to, co widzę i to jest bardzo fajny samochód, naprawdę. I tak jak powiedziałem, najlepsze Renault, którym jeździłem. I szkoda, że jest ich tak mało, bo nie każdy powinien jeździć Passatem i Mondeo. Jeśli lubicie francuską motoryzację, lubicie mieć też trochę coś innego, bo tak odbieram ten samochód. Dla kogoś, kto nie chce mieć tego samego, co czterech sąsiadów, i tutaj już to, że tych samochodów jest mało, może stać się pewną zaletą. Bo wiele osób nie lubi mieć tego samego, co wszyscy. Sam jestem taką osobą. I wychodząc z takiego założenia, to, co oferuje ten samochód, to jest mega komfort. Bardzo ładny wizualnie samochód, zewnątrz, wewnątrz. Duży i dobrze jeżdżący, bo nie powiedziałem tego wcześniej. On się przechyla trochę na zakrętach, może nawet bardziej niż trochę. To zdecydowanie nie jest samochód do szybkiej jazdy, do szybkiego latania i wyprzedzania wszystkich na zakrętach. Zresztą nie predysponuje go do tego silnik, on nie jest po to, ale prowadzenie samo w sobie jest bardzo przyjemne. Lubię bardzo nim jeździć, także to jest też dla mnie wyznacznik tego, że samochód jest bardzo w porządku. Także co? Dajcie znać, co wy sądzicie o tym samochodzie. Może macie jakieś doświadczenia potwierdzające to, że to jest samochód awaryjny, a może macie takie, że właśnie nie jest, bo z bardzo różnymi opiniami się spotykam. Jestem mega ciekawy, co sądzicie na jego temat i czy właśnie macie jakieś praktyczne doświadczenia. Ja na pewno na miejscu kogoś, kto szuka samochodu w klasie średniej, która niestety umiera, a słabo, bo to są samochody dla ludzi, którzy lubią jeździć, którzy dużo jeżdżą. Ta klasa umiera i coraz więcej samochodów znika z tej klasy. Szkoda by było, jakby nie było też Talismana, bo to mega przyjemne auto. Czekam na wasze wypowiedzi i do zobaczenia w kolejnym teście. Trzymajcie się. Cześć.